Nie chciałam zatrzymać udostępniania, chciałam zobaczyć, czy Państwo dołączają i sprawdzić, czy czat jest włączony. Dzień dobry i dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Odporna Szkoła. Witam, że Państwo dołączają. Mam nadzieję, że nie w biegu i z herbatą, może kawą, bo dzisiaj taki senny dzień. Właśnie z Asią rozmawiałyśmy, że jest to bardzo senny dzień. Zmiana pogody może nam nie służyć, więc mam nadzieję, że nie usną Państwo dzisiaj z nami i zostaną do końca. Jeśli ktoś potrzebuje koca, to również to jest dobry moment, żeby taki koc sobie przyciągnąć i usiąść wygodnie. Zapraszam do słuchania. Oglądania, bo będzie nas dzisiaj dobrze widać, nie będziemy się ukrywać dużo za prezentacją. I dzisiaj wspaniałe moje gościnie Asia Prokopowicz i Natalia Boszczyk opowiedzą o tym, jak rozmawiać z uczniami, o stresie nie tylko egzaminacyjnym i jak uczyć, by obniżać stres przed egzaminem i sprawdzianami w ogóle. Taki jest dzisiejszy plan. Jesteśmy w pełni gotowe, Państwo dołączają i witają. Pojawiła się biała podlaska, witamy bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pogoda, to znaczy wiatr, nie pozrywa łączy internetowych i wszyscy będą mogli od początku do końca nas posłuchać. Zapraszam również do komentowania na czacie, dzielenia się swoimi dobrymi praktykami. Czat to zawsze olbrzymie źródło wiedzy i taka, taki powód do czerpania z siebie nawzajem. Też Państwo często po to przychodzą, żeby się posłuchać też wzajemnie, poczytać sobie, co inne osoby mają do powiedzenia w tym temacie. W takim razie zaczynamy. Oczywiście webinarium z cyklu Odporna Szkoła odbywa się w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja nazywam się Kasia Pijanowska, a Państwo widzą na slajdzie naszego partnera Fundusze Norweskie, które nas wspierają w tym działaniu. Centrum Edukacji Obywatelskiej kończy 30 lat swojej działalności właśnie w tym roku. Od wiosny możemy to świętować. Mam nadzieję, że uda nam się to skutecznie. Jesteśmy największą organizacją pozarządową, która zajmuje się edukacją w Polsce. Docieramy do 40 tysięcy nauczycieli i do około 10 tysięcy szkół w Polsce. Często jesteśmy z Państwem właśnie w ten sposób online we wtorkowe wieczory i nie tylko. Mogą Państwo korzystać z naszych materiałów, które są na naszym blogu, zapisać się na newsletter, dołączyć do projektu wsparcia albo skorzystać z kursu internetowego. Oczywiście we wszystko w odpowiednim momencie, to znaczy w takim slocie. Właśnie rozmawiałam z prelegentkami moimi, że obecnie nasze projekty wsparcia są. W samym środku, w samym środku działania. Mam nadzieję, że Państwo są również w tych programach i mogą się pochwalić, z jakich materiałów korzystają, jaki temat aktualnie rozwijają w ramach swojego nowego warsztatu pracy. Zapraszam Państwa do naszego sklepu internetowego. Jeśli ktoś chce się zaopatrzyć na majówkę jeszcze w jakąś książkę dotyczącą edukacji, to jest to świetny moment. Powinna przed majówką taka książka do Państwa dotrzeć. Może ktoś ma ochotę poczytać o motywacji albo wdrożyć na przykład ok Zeszłej do swojej szkolnej praktyki. Zapraszamy serdecznie. Jak zawsze reklamuję Państwu taki dodatek do odpornej szkoły. Jeśli ktoś lubi czytać bloga, to mam nadzieję, że również polubi słuchanie podcastów pod dzwonku. Ósmy odcinek jest o ocenianiu. Rozmawiamy tam, rozmawiam tam z doktorem Aleksandrą Korczak o tym, że ocenianie w szkole są nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele i z tym ocenianiem Bywa ciężko, dlatego dostawanie od rodziców pozytywnej informacji zwrotnej, czy w ogóle informacji zwrotnej od rodziców i również od uczniów, jest tym, co jest bardzo istotne w pracy nauczyciela. Jeśli ktoś jeszcze nie słuchał, serdecznie zapraszam do posłuchania. Oczywiście pytania na czacie są mile widziane, bardzo szczerze powiedziawszy, na nie liczę. Będą również zaświadczenia dla osób, które są z nami tutaj na Zoomie. Otrzymają to zaświadczenie po naszym webinarium nie wcześniej niż jutro. Przedstawiłam gościnie, przypomnę jeszcze raz o pani, które są z nami. Znane twarze, webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej: Natalia Błoszczyk, nauczycielka języka polskiego, psycholożka, założycielka Szkoły Dobrej Relacji, bloga, gdzie opowiada nie tylko o tym, jak, jak budować w szkole dobre relacje, i autorka poradników dla nauczycieli. Witam się serdecznie, Natalio. Jesteś niegłosowa jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze chyba dzień dobry, chociaż już wczesny wieczór. Cieszę się, że jest. Jesz, jeszcze możemy mówić chyba dzień dobry, bo, bo jest dość widno. Asia Prokopowicz, również nauczycielka przedmiotu egzaminacyjnego, nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej. Asia jest liderką w programie Całościowy Rozwój Szkoły i opiekuje się również metodycznie innymi nauczycielkami uczącymi matematyki w swojej szkole. Witam cię serdecznie, Asiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Plan rozkład jazdy na dzisiejsze webinarium wygląda tak. Porozmawiamy trochę o stresie i czym się różni stres od mobilizacji. Porozmawiamy o emocjach, które towarzyszą egzaminom o emocjach uczniowskich ale i o emocjach nauczycielskich, które przed egzaminami również się pojawiają. Porozmawiamy również o rodzicach, czyli jak i kiedy rozmawiać z rodzicami o egzaminie towarzyszącym emocjom egzaminu, ale również o tym, jak podchodzimy do sprawdzianów. Na koniec, a tak naprawdę dużą część naszego spotkania, poświęcimy temu, jak tworzyć warunki do uczenia się, jakie metody stosować, żeby ten stres, to napięcie wynikające ze sprawdzania wiedzy po prostu obniżać. Taki jest plan, oczywiście wypełniony przykładami, dobrymi praktykami i mam, mam nadzieję, że również pytaniami od Państwa. Zaczynając od stresu i mobilizacji. E, przygotowując to webinarium e, szukałam różnych definicji i teorii na temat stresu sama jak zawsze włączając się na webinarium doświadczam stresu to jest dla mnie stresująca sytuacja Państwo nie widzą, ale zawsze mi lekko drgną ręce, może to mało widać w tym ekraniku, mam emocje związane z tym, czy na pewno się połączymy, czy e, wszystko będzie odpowiednio, czy prelegentki dotrą na czas, czy internet nas nie zawiedzie i oczywiście to, są, to jest mój stres to są moje emocje które są na tyle zaopiekowane, że jestem w stanie tutaj być, mówić do Państwa, trochę się tak jeszcze krzywo uśmiechać, bo jeszcze ten stres we mnie siedzi, ale im więcej mówię, im lepiej się poczuję w tej sytuacji, to ten stres działa na mnie po prostu mobilizująco. Jestem zmobilizowana do tego działania. Nie czuję pustki w głowie, nie mam poczucia o nie, to jest w ogóle ponad mojej siły, nie chcę tutaj być. To w takim razie, moje drogie, jak to jest ze stresem i mobilizacją u ucznia, który wie, że patrząc w kalendarz, za trzy tygodnie z okładem czeka go egzamin ósmoklasisty, a maturzystów jeszcze chwilę wcześniej czeka matura, czyli pierwsze poważne spotkanie z egzaminem dojrzałości? Myślę tutaj, że najważniejsza rzecz w tym stresie, w tym, o, tym, o czym będziemy mówić, to to przede wszystkim to, żebyśmy my słuchali się w ucznia, tak, bo ci uczniowie różne rzeczy ich stresują, Różne rzeczy mobilizują do pracy. No, ja w tym roku mam taki troszeczkę inny przykład uczniów, którzy miałam do tej, których miałam do tej pory. W ubiegłych latach ci uczniowie byli nastawieni na naukę, chcieli jak najlepiej zdać egzamin, dostać się do wybranych szkół, bardzo pędzili za tym. No, do takiego stopnia, że faktycznie ten stres bardzo się udzielał na lekcjach i widać było, że uczniowie czasem sobie nie radzili z nim, czyli po prostu zaczynali płakać, były różne. Na takie sytuacje. Na szczęście zespół PPP tutaj bardzo nas wspierał i e, przychodził i do, opiekowaliśmy się tymi uczniami. W tym roku ci uczniowie mają troszeczkę inne podejście do tego egzaminu. My z nimi rozmawiamy i na początku roku zawsze im mówimy, że to nie jest sprawa życia lub śmierci, że nic się nie stanie, jeżeli tego egzaminu, no nie pójdzie ci ten egzamin, tak? Ważne, żebyś się do niego przygotował, ale nic się nie wydarzy takiego e, strasznego, jeżeli ci e, no, nie pójdzie ten egzamin tak, jakbyś chciał. No i faktycznie e, widzimy, że od, na początku roku to tak... E, Dosyć ciężko było z tą mobilizacją do pracy e, u tych uczniów, natomiast e, no, wypracowaliśmy sobie pewne rzeczy, tak? Zrobiliśmy ankiety, zapytaliśmy uczniów, e, co ich stresuje, tak? I uczniowie nam e, odpowiedzieli jasno, że stresuje ich na przykład e, to, że będą mieli dziury w głowie, że nie będą wiedzieli, co mają napisać. Stresują ich też e, to, że e, no, nie spełnią oczekiwań rodziców. To, to się dosyć często pojawia, jeśli chodzi o egzamin. No, i to, że nie dostaną się do wybranej szkoły. My staramy się z nimi rozmawiać cały czas, już od początku roku z nimi rozmawiamy o tym, że przygotujemy się, będziemy robić wszystko, żeby jak najlepiej napisali ten egzamin. No i oni też wiedzą, że, że mają u nas wsparcie. Natomiast jeśli chodzi o tą mobilizację, to no niektórych uczniów mobilizują oceny. Miałam ostatnio taki przykład, że poprosiłam uczniów o przygotowanie się z teorii przed egzaminem, tak? I powiedziałam, że, że będziemy pisali sprawdzian z teorii. No i pierwsze pytanie było, czy trzeba zapisać na ocenę? Czy będzie z tego ocena? Więc, no, ja powiedziałam, że tak. Chociaż wiedziałam, że tej oceny nie będzie, ale wiedziałam też, że jeżeli bym powiedziała, że nie będzie oceny, to ci uczniowie nie zmobilizują się do tej pracy, tak, że, no, nie podejmą tematu. Dlatego, no, powiedziałam im, że ta ocena będzie. Zmobilizowali się, napisali. No, oczywiście później. Wyprowadziłam ich z będu, mówię słuchajcie, żartowałam, nie będzie tej oceny, wyjmijcie kartki, zapiszcie na czerwono, czy na zielono, czy na jakikolwiek inny kolor to, co mieliście źle, albo to, co jeszcze musicie powtórzyć. Więc z tą mobilizacją to bywa różnie, w zależności od tego, no, jakich mamy uczniów. Tak? tak jak w życiu ludzi nas każdego mobilizują inne rzeczy, tak samo myślę, że my musimy być tutaj wyczuleni i bardzo słuchać uczniów i tego, jakie oni mają potrzeby. Ja bym chciała wrócić do tego, co powiedziałaś, Kasiu, na początku, że przed webinarem czułaś stres. Ale, jak się domyślam, to był taki stres pozytywny. Taki, no właśnie, jestem ciekawa. Bo ja Ty... też, ja też, ja też mhm. przyznam, że czuję stres, mimo że przecież nie pierwszy raz. Webinar razem, odbywamy, jesteśmy razem, i e, mimo tego czuję się stres. Dla mnie to, to jest taki stres, e, oczywiście związany z, z lękiem o sprawy techniczne, ale jeśli chodzi o to o samą istotę tego dzielenia się tutaj wiedzą na webinarze, to jest to taki stres właśnie mobilizujący. Ja mam dużo radości z tego. Ja chcę się podzielić moimi doświadczeniami. Mam nadzieję, że te doświadczenia będą pomocne dla innych nauczycieli. Mam wspaniałe rozmówczynie, jestem ciekawa, co usłyszę. Jestem ciekawa, jak nasza rozmowa się też potoczy. Wybrałam to, że, że chcę tutaj się pojawić. Czuję sens tego. Widzę cel taki szlachetny, myślę, też dzielenia się tym doświadczeniem, i to wszystko sprawia, że ja ten stres traktuję w takich bardzo pozytywnych kategoriach. Bardzo pozytywnie jestem nastawiona. Dla mnie ten stres to jest radość, że się stresuje. I wiem, że to może brzmieć troszkę paradoksalnie. Ale tak właśnie jest, i ja robię wszystko jako nauczycielka, żeby moi maturzyści w tym momencie, a w tamtym roku ósmoklasiści, bo też przygotowywałam ósme klasy, nie jest to moja pierwsza przygoda z przygotowaniami do egzaminów. Ja się staram, żeby moi uczniowie poczuli, że Egzaminy jakiekolwiek nie muszą mieć takiego czarnego PR-u, jaki zazwyczaj właśnie się z tym stresem demobilizującym, chronicznym, często. Często moi uczniowie odczuwają taki chroniczny stres. Ja robię wszystko, żeby on zniknął, żeby w to miejsce pojawiła się wizja takich, no właśnie takich egzaminów bez spiny, takiego radosnego challenge'u, że i swoją postawą, takim staram się trochę takim mózgowym Wi-Fi. zarazić i takim myśleniem, że słuchajcie, za wami jest ileś lat nauki. Nie spędzaliście tego czasu poza szkołą, byliście w szkole, uczyliście się, coś wiecie, teraz wkładamy wysiłek w to, żeby później się sprawdzić, zobaczyć, jak to wyjdzie i. E, i tak, wkładanie takich przekonań do głowy, nawet nie wiem czy w tym ostatnim roku przygotowań w ósmej klasie czy czwartej liceum. Ja myślę, że zaczynam to robić dużo wcześniej. To przynosi owoce teraz, widzę to, ale jednocześnie nie będę ukrywać, że samo zdarzenie jest dla nich stresujące, egzamin jest stresujący. No i tutaj no, mam pulę technik, szereg jakichś pomysłów na to, co dobrać do jakiego ucznia, ale podbije jeszcze to, co ty Asiu powiedziałaś, że absolutnie każdy uczeń potrzebuje czegoś innego. I jak prowadzę też warsztaty dla uczniów i dla nauczycieli, też na temat tego, jak wspierać uczniów w radzeniu sobie stresem, to podstawowym oczekiwaniem jest, czy powie nam Pani, jakie są techniki obniżania napięcia i regulacji tego stresu. I to jest taka, taka pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to chcę powiedzieć, że pewnie tych technik jest sporo, ale dwie uwagi, dwie gwiazdki nie działają one dlatego, że się je zna tylko trzeba przetestować te techniki i to nie raz, a wiele razy, więc takie y, sprzedawanie uczniom też, uczenie ich tych technik, to y, można jeszcze teraz oczywiście podpowiedzieć wiele rzeczy, ale warto zacząć wcześniej, a druga gwiazdka, którą tutaj chcę podrzucić, to no właśnie taka, że, że dla każdego ucznia coś innego I, i nie wszystkim chodzi tutaj o regulację napięcia, niektórzy potrzebują, tak jak Ty, się powiedziałaś, takiej spiny, bo jeszcze, jeszcze trudno im się obudzić nawet w tym momencie. Nie? Myślę, że sytuacja egzaminu, tego stresu. Ja jestem tutaj przykładem osoby, która stresuje się jako takim wyzwaniem, które ma w pracy. To jest doświadczenie przecież dla mnie regularnie. Ja tu z państwem jestem bardzo często. My się widzimy. Ja wiem, co mnie tu spotka. Może ten stres u mnie jest właśnie z tego poziomu mobilizacyjnego, dlatego że ja dokładnie wiem, co mnie spotka. Znam scenariusz, jestem autorką tego planu, my o tym rozmawiałyśmy, jesteśmy przygotowane. Mamy też publiczność, która jest wspierająca. Nauczyciele i nauczycielki, którzy z nami są, przychodzą tutaj po wiedzę i dzielenie się doświadczeniem, też nie przychodzą tutaj, żeby nam jakąś wyrządzić, nie wiem, złą sytuację. To jest myślę bardzo ważne. I tutaj moim zdaniem tak czuję, że z poziomu uczniów i uczennicy to jest duży, duży jest strach przed nieznanym. Że to nam tutaj wchodzi, prawda? Też e, taki element, że my możemy tylko opowiedzieć, pokazać przykładowe materiały, e, wyjaśnić, jak ta sytuacja wygląda. I do momentu, kiedy nie doświadczymy tego sami, czyli wejścia do tej sali, tego, tych wszystkich emocji, które temu towarzyszą, nawet to, że trzeba się po prostu inaczej ubrać na egzamin, to wszystko generuje stres, więc zakładam, że każdy ósmoklasista, ósmoklasistka, schodząc tam drugi, trzeci, piąty raz, nikomu oczywiście tego nie życzymy, miałby takie poczucie, że ten stres jest mniejszy, on jest oswojony. Ten lęk jest oswojony. Kiewacie głowami, co znaczy, że mamy, mamy podobnie. Je, je, jest... ja, ja, ja dodam tylko, no, że dla mnie takie frapujące jest to, że, że to na końcu powiedziałaś o tym, żeby oswajać ten stres. No, jedną z form oswojenia stresu jest... Bez dokładania zbędnego napięcia, yy, oglądanie różnych elementów tej stresującej egzaminacyjnej sytuacji, mam tu na myśli od arkusza, który będzie, z którym się trzeba będzie mierzyć, po, yy, po to, że trzeba się ubrać elegancko i przyjść, na przykład z legitymacją albo dokumentem potwierdzającym tożsamość, to wszystko możemy w warunkach szkolnych. Przetestować, zorganizować taką próbę. A co jest dla mnie zaskakujące, to to, że z mojego doświadczenia wynika, że w wielu szkołach się nie wykorzystuje tej formy obniżania napięcia związanej ze stresem i z egzaminem, czy to w odniesieniu do tego właściwego egzaminu, poprzez organizację próbnych egzaminów, albo przez no, zważanie różnych innych sytuacji egzaminacyjnych, w których no, możemy pokazać, że testowanie wiedzy, sprawdzanie wiedzy to nie kara. I to nie jest wyzwanie takie, które się kończy porażką, jakimś rozsypaniem emocjonalnym moim, tylko właśnie przygotowujemy w ten sposób. Myślę, że warto to organizować. Zdecydowanie, tutaj też, też, też tak uważam. I, I w naszej szkole, akurat w mojej szkole, w której pracuję, robimy takie testy próbne. Robimy pierwszy w listopadzie, później robimy w styczniu ostatni był właśnie w ubiegłym tygodniu. I faktycznie jest tak, że ci uczniowie przychodzą, mają przypisane klasy. Wiadomo, niektórzy uczniowie mają różne dostosowania, niektórzy piszą dłużej, niektórzy piszą na komputerach, więc to wszystko wymaga dużej logistyki. Natomiast uczniowie nam jasno powiedzieli, że oni już wiedzą, czego się spodziewać, tak? bo oni przychodzą, losują te numerki, losują ławki, tak? muszą przyjść z legitymacją. Bieganie, wiecie, szukanie długopisów, tak się zdarza, linijka, tutaj trzeba linijkę, nie można ekierkę, to są takie niuanse, które, dzięki którym oni później przychodzą już tacy um, Wiedzący, czego się mogą spodziewać, tak? Już to dla nich nie jest takie zaskakujące. Nie będzie dla nich zaskakujące to, że udadzą się do tej klasy, że tu będą musieli właśnie głosować, że muszą podać e, swoją legitymację, że mogą mieć wodę, nie mogą e, pytać. W sensie takim, że dopóki nauczyciel, e, który, ich który jest egzaminatorem i jest na sali, e, nie przyjdzie i nie zapyta ich, o co chodzi, tak? Więc to są. Takie drobne rzeczy, które powodują, że oni się czują bezpieczniej, że oni wiedzą właśnie, czego się y, mogą spodziewać. To jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że uda nam się właśnie po kolei ten, ten wielki strach rozłożyć, czyli na te wszystkie elementy. Mówimy już o tym, że można egzaminować się na próbę, ale też będziemy rozmawiać o, za chwilę o emocjach i o dobrych praktykach w ogóle w, w uczeniu, które obniżają to napięcie związane ze sprawdzaniem wiedzy. Ja jeszcze chciałam pokazać, że badania, na które trafiłam, one mają już całkiem długą brodę, bo chodzą, pochodzą z 1977 roku i właśnie potwierdzające, że optymalny poziom stresu, czyli nie ten chroniczny stres, który nam odcina funkcje intelektualne, tylko optymalny poziom stresu powoduje, że nasza sprawność intelektualna jest odpowiednia, mózg jest wytężony, procesy myślowe działają, tylko właśnie. Optymalny poziom stresu, czyli taka mobilizacja, która nam pozwala w danej sytuacji działać. A tak naprawdę jeszcze to słowo mobilizacja zamieniłabym na motywację do pokonania tej trudności, tego wyzwania, jakim jest egzamin. Nawet takiego słowa chciałabym tutaj użyć. W takim razie. Zacznijmy od emocji, bo trochę już rozpoczęło się ten wątek. Czyli wiemy, że y, uczniom towarzyszą bardzo różne emocje, ze, w ogóle ze sprawdzaniem wiedzy, zarówno egzaminacyjnej, to te emocje są po prostu, jest ich więcej, one dłużej często trwają, jak i również y, ze sprawdzaniem wiedzy w ogóle, nie tylko egzaminacyjnej. Czyli jak rozmawiać z uczniami o emocjach, które towarzyszą sprawdzaniu wiedzy? Ja, ja, a, Asiu, proszę. Dobrze, to zacznę. Przyszło mi do głowy, że ja, jak mam rozmawiać o emocjach, to ja przede wszystkim przypominam sobie, że mam mówić mniej, że mam przede wszystkim słuchać. I ja wiem, że uczniowie, zapytani, co czujecie, nie odpowiedzą. I tutaj warto uruchomić szereg jakichś takich działań, które, no właśnie, uruchomią uczniów. To jasne, że takie pytanie: co czujecie, z którym to. Być może niezbyt często się spotykają uczniowie, no, no może się tutaj możemy spotkać z, z milczeniem. I, I też bym nie obrażała się na uczniów, bo też słyszę od nauczycieli: No, ja ich pytam, co chcą, czego potrzebują, oni nic nie mówią. Trochę trzeba znaleźć klucz do tej dzisiejszej młodzieży, mam wrażenie, i zaprosić ich do jakichś anonimowych wypowiedzi, czy to w ankietach, czy najbanalniejsze karteczki, anonimowa, anonimowe, postit, karteczki malutkie, samoprzylepne i po prostu zebranie takich myśli a propos egzaminu. To jest taki materiał, że ja jako wychowawczyni no, przeprowadzam coś takiego i, i, i mam parę godzin wychowawczych już ustawionych, bo każda kartka kryje jakieś ciekawe stwierdzenie, bardzo proszę o komentarze, jeżeli jest to konkretny problem, jak coś z czym sobie nie radzę, właśnie a propos na przykład przygotowań do egzaminów. To staramy się wspólnie pochylić, bawimy się w, trochę w takich ekspertów czasem psychologicznych. Gdybyśmy byli psychologami, co byśmy doradzili? W ten sposób, organizując takie aktywności, nawet kosztem czasem języka polskiego, którego uczę, ale właśnie po to, żeby wysłuchać, odwentylować te emocje, e, naprawdę bardzo dużo można się dowiedzieć o tym, co uczniowie czują, i, i jak się uruchomi coś takiego, to potem już naprawdę wystarczy słuchać. Nie zagadywać, a, a wystarczy słuchać. Chociaż oczywiście ja widzę, że zwłaszcza w klasie maturalnej uczniowie już by chcieli dostać trochę taką instrukcję obsługi własnych emocji. I tu na pewno warto dzielić się takimi swoimi spostrzeżeniami, bo po takim pytaniu, czy chcielibyście wiedzieć, co ja zrobiłabym w takiej sytuacji, czy jak ja sobie radziłam. W sytuacjach egzaminacyjnych, w których byłam, zazwyczaj uczniowie bardzo chętnie słuchają i jak najbardziej można się podzielić tym, co już wiemy. Ja staram się cały czas rozwijać w, w, w kierunku właśnie kompetencji swoich interpersonalnych. Też skończyłam psychologię, w związku z tym jest mi trochę łatwiej, ale ja pokazuję, co robimy z niektórymi emocjami, jak traktujemy w ogóle emocje, że emocje nie muszą być dla nas takim sygnałem, że trzeba. Co zrobić koniecznie, tylko możemy się trochę im przyglądać, i nawet tym najbardziej stresującym możemy się przyglądać, jak przychodzą, jak nas łapią, jak nas później opuszczają, odpływają jak chmury na niebie. Oczywiście możemy troszeczkę to modulować i tu te różne techniki, tym też się dzielę z moimi uczniami. Natomiast to, to słuchanie, uważne słuchanie, czasem niektóre wypowiedzi uczniów no, powodują, że muszę pociągnąć indywidualnie za język, pochylić się, dowiedzieć o co tak naprawdę chodzi. Ale ja mam wrażenie, że też te rozmowy o emocjach przedegzaminacyjnych to jest świetna okazja na budowanie relacji z uczniami i odno. Uczycieli, słyszę, że to jest taki rok, że po prostu wszystkie te pedagogiczne sprawy odchodzą na dalszy plan, bo tylko stukamy do tych egzaminów, trzeba kończyć materiał. A ja myślę, że w żadnym innym roku tak nie budowałam relacji intensywnie z uczniami, jak właśnie podczas tych, tych lat przed egzaminem. Mam doświadczenie, że uczniom, jak opowiedzą, co czują i jaka jest przyczyna. Tych emocji, a często no właśnie jest to stres, ale też taki lęk, że nie dam sobie rady, że właśnie jak nie zdam to, to, tamto. Pokazanie dzieciakom innej perspektywy albo wielu perspektyw, bo my w sytuacji stresu mamy tendencję do takiego zero-jedynkowego myślenia czarne-białe, właśnie dostanę się, nie dostanę, zdam, wygram życie, nie zdam po mnie. Warto pokazywać inne perspektywy, że to nie jest tylko ta, ta to jeden albo zero, że to, to te historie osób, które, które świetnie zdały egzamin no, mają albo różny koniec, albo ta cena, którą niektórzy płacą za świetne wyniki, no, no jest bardzo wysoka. Jak pokaże się dzieciakom coś takiego, ja widzę naprawdę jak o tym rozmawiamy taki, taki, taki jakiś błysk w oku i tak jakby z nich taki jak z balonika schodzi napięcie. Naprawdę widzę, że dzieciaki nagle zaczynają czuć ulgę. Czasem niestety mówią o nich, pani to powie moim rodzicom, i nie czują tej ulgi, ale, ale naprawdę mam takie obserwacje, że, że wysłuchanie, podzielenie się trochę własną perspektywą. A poza tym mówię, takie budowanie wokół egzaminu, poczucia, że to jest fajny projekt, że, że na przykład mamy wrzesień, na końcu roku egzamin i czeka nas świetny projekt. Zobaczycie, jest plan dołożycie swoje pomysły do tego planu będziemy go po kolei realizować. To będzie fajny rok. Myślę że, że to też cały czas wracam że my możemy też trochę te emocje modelować to i postawy naszych uczniów. Zdecydowanie Zgadzam się z tobą Natalia że najważniejsze yy... To jest ta relacja z tymi uczniami, tak, żeby oni otworzyli się i no, żeby mieli w nas też takiego sojusznika i żebyśmy powiedzieli, że jedziemy razem na tym samym wózku, że, że wynik egzaminu nie świadczy o tym, jakimi oni są ludźmi, że to absolutnie nie ma, nie ma wpływu na to, co się zadzieje dalej. Owszem, marzą wszyscy, żeby dostać się do ulubionych, do, naj, do wybranych szkół. No idealnie by było, gdyby się wszyscy dostali, natomiast świat się na tym nie kończy, jeżeli się do tych szkół dalej nie dostaną. Ja też rozmawiam z uczniami, na początku roku określamy sobie mniej więcej cel, jaki chcemy osiągnąć do końca roku. Robimy sobie wspólnie taki plakat, gdzie zapisujemy cel. Zazwyczaj celem uczniów jest dostać się do wybranej szkoły, tak. Uczniowie sami zapisują kryteria i y, zapisują, że y, w jaki sposób do tego celu dojdziemy. Tak? Ja im mówię, że ja jestem tutaj dla nich wsparciem, y, ja im będę pomagać, natomiast co oni ze swojej y, części też zrobią, żeby ten cel osiągnąć. No i słuchajcie, no nie, nie, niektórzy piszą, że trzeba mieć dokładne notatki, niektórzy trzeba pracować w domu, niektórzy trzeba słuchać na lekcjach tak? i my pod koniec roku Wracamy do tego. To wisi przez cały rok u mnie w sali, tak, gdzie oni przychodzą na lekcje, to cały czas tam wisi. I na koniec proszę ich, żeby zaznaczyli, które kryteria spełnili. I oni odhaczając te kryteria, mówią, zobaczcie. Zrobiliście wszystko, żeby przygotować się dobrze do tego egzaminu. Napiszecie na maksimum swoich możliwości. Dla niektórych maksimum jest 60%, dla innych 100%. To też trzeba o tym pamiętać, że każdy z uczniów ma inny potencjał. Tak? Nie każdy jest y, świetnym matematykiem, ma te uzdolnienia. Inni mają uzdolnienia humanistyczne. Więc myślę, że tu też trzeba uczniom mówić, że nie oczekujemy od nich napisania na 100%. Bardzo nam zależy na to, żeby napisali na maksimum swoich możliwości. A, przepraszam, ja zapytam jeszcze, Asiu, czy uczniowie widzą te kryteria cały rok? Które tak. też razem z... tak. Super, bo tak, pomyślałam o tym, że to jest świetna forma też motywowania tych trochę niezmotywowanych, żeby jednak przypominać, żeby zaglądać, żeby tak też ten proces mm -hmm. monitorować. Nie, nie tylko za, we wrześniu i na koniec roku. To, to myślę, że tak. ogromny potencjał, ale w ogóle takie też no, pomysł na. Podzielenie wielkiego projektu, jakim jest egzamin, na no właśnie na to, że my możemy mieć kryteria, czyli takie jakby wskazówki dojścia do tego celu, możemy się czymś kierować, to, mam wrażenie, bardzo odejmuje napięcia. nie? Kiedy my. To wielkie hasło, egzamin. Zamieniamy. Hej, to jest tak. 10-15 konkretnych kroków, które trzeba zrobić. I tu bardzo szeroko, jak widać, twoi uczniowie to rozumieli, tak? bo to różne rzeczy do tego doprowadzą. Ja myślę też tak, o takich w tak. ogóle dawkach wiedzy. Czasem trzeba pomóc uczniom tego słonia pod względem wiedzy. Co pewnie jako matematyczka robisz, masz ustalony harmonogram powtórek. Ja na polskim, no to jest konieczne przy tej ilości lektur też, żeby pokazać te kamienie milowe pod względem materiału, nie? Powtarzania. To no do tego zaraz dojdziemy, bo to będzie o tym na początku roku, do naszego planowania, ale jak najbardziej tutaj, Asiu, dostajesz jakby informację zwrotną od pani Lilii, że jak najbardziej się zgadza, żeby to zobaczyć. I to jest dużo, moim zdaniem, o przemłamywaniu stresu, w stronę, a pójścia w stronę motywacji, czyli zobaczenie tych elementów, tych kroków. Zawsze ten lęk jest mniejszy, kiedy my widzimy kroki, które da się zrealizować, które są w naszym zasięgu, bo to jest bardzo o tym, co jest w zasięgu każdego ucznia i uczennicy. Poproszę teraz Ole, która opiekuje się naszym wydarzeniem od strony czatu, żeby wróciła Państwu materiały. Mamy bardzo ciekawe materiały na temat emocji. Jest tam wideo o tym, gdzie mieszkają emocje, to raczej dla tych młodszych, chociaż myślę, że każdy osmoklasista powinien też sprawdzić, gdzie on czuje ten lęk, stres i radość, w której części swojego ciała, bo jak poczujemy emocje w swoim ciele, to łatwiej jest też nami jakby poradzić sobie z tą sytuacją, że ja czuję na przykład napięcie w brzuchu, a może mrowienie w palcach. Zachęcam do przyjrzenia się tym materiałom. Do nich są również dodatkowe oprócz wideo są również dodatkowe materiały w ramach programu Szkoła Pełna Emocji, więc zachęcam do nich bardzo, i również jest publikacja. Ona nie jest najnowsza, bo jest chyba sprzed trzech lat, ale to są emocje jako Twoje supermoce. Tam są scenariusze zajęć dotyczące emocji. Powiedziałaś, Natalio, że Ty czasami robisz z tego dodatkową lekcję wychowawczą, jak Ci pojawia się jakiś wątek związany z emocjami i problemami. Zachęcam Państwa, żeby się przyjrzeć tym materiału, żeby spróbować z uczniami rozmawiać o emocjach nie tylko na trzy tygodnie przed egzaminem, ale w ogóle. I dzięki temu później, kiedy jest to klasa egzaminacyjna, na ten egzamin się zbliża, łatwiej będzie wrócić do tych, do tych elementów, do tych rozmów, będziemy mieć jakąś kotwicę. A może jest tak, że Państwo próbują swoich sił z takimi materiałami, albo już rozmawiają z uczniami. Tam jest, są scenariusze lekcji, gotowe przykłady o kilku emocjach, jak rozmawiać o tym i prowadzić zajęcia z uczniami. Bardzo, bardzo polecam. W takim razie zadam teraz to pytanie. E, które może być bardzo oczywiste, ale mam poczucie, że dobrze, żeby, żeby wybrzmiało. Czego nie robić teraz, w sensie jutro, jak już Państwo jutro pójdą do, do szkoły, Natalio, Asiu, czego jutro już nie robić w klasach egzaminacyjnych? Uśmiechacie się, ale to chyba dobrze. Czego nie robić? Pani Ania pisze na czacie, to może nam otworzy rozm e, e, rozmowę. Nie straszyć. Nie straszyć egzaminem. Tak, proszę Państwa, nie straszmy egzaminem. My tutaj mówimy, da się go podzielić na mniejsze, możliwe do realizacji kroki. Ja powiem nie straszyć, bo y, to będzie stres. I to już wystarczy. Czasem y, rodzice też widzę, mają taką tendencję, żeby jeszcze, jeszcze tym młodym ludziom dołożyć, że jak się nie nauczy, to go życie będzie musiało nauczyć. Y, Życie serwuje takie wyzwania, jakie są potrzebne w danym czasie. I ja myślę, że my jako nauczyciele nie musimy dokładać tego. Czasem trochę z naszej bezradności wynika to, że my straszymy egzaminem, bo to jest nasz bad i straszak, żeby uczniowie pracowali. Na pewno. W żadnym momencie, również teraz, przed samym egzaminem, to nie jest skuteczne. Ja myślę, że właśnie teraz jest moment na słuchanie emocji uczniów, na wentylowanie tych emocji, na rozpoczynanie każdej lekcji od takiego barometru, jak tam się czujecie, czy ktoś chce się dzisiaj czymś podzielić, jak idą Wam przygotowania. Robienie takich pozytywnych konotacji wokół tego egzaminu. Ja osobiście już nie robię testów żadnych próbnych, ale oczywiście wałkujemy zadania maturalne, jeszcze jakieś niejasności. Uczniowie teraz, ja mam wrażenie, już bardzo silnie uczą się dla siebie. No, czyli już teraz zbieramy też żniwo tych lat, kiedy próbowaliśmy wzbudzać postawę takiej odpowiedzialności, taką bardzo bliską ocenianiu kształtującemu, żeby to uczący się był odpowiedzialny za swój proces nauki. Ja widzę, jakie żniwa zbieram. To są już głównie konsultacje w moim przypadku i, i widzę, że to jest potrzebne moim uczniom i podążam za tymi potrzebami, czyli nie wskakuję i nie mówię bardzo proszę, wyciągamy dzisiaj podręcznik, robimy to, tylko raczej przychodzimy i pytam, co dzisiaj. I jestem też gotowa na różne opcje. Mam przygotowane materiały zarówno na powtarzanie lektur, jak i na jakieś powtórki nie wiem, z poezji, z gramatyki. Jaka będzie potrzeba? No w, te, w tę stronę y, pójdziemy, natomiast ja też dbam o to właśnie teraz, żeby było dużo takiego, czy coraz więcej tych pozytywnych wzmocnień, koleżanka ja nawet wiem, że robi próbny ostatnie już w ostatnim tygodniu przed maturą i daje bardzo łatwy egzamin próbny, po to, żeby każdy miał poczucie, że właśnie ma szansę na ten sukces. Ja robię jeszcze jedną taką rzecz. Często w ósmych klasach robiłam takie spotkania. Ty chyba Asiu, też wspominałaś o tym, o takich spotkaniach pozaszkolnych, no właśnie na spotkania na zupełnym luzie, powtórkowe absolutnie, ale właśnie wieczorami czy po południu z jakimś my to zazwyczaj jedzeniem zamawianym, jakąś pizzą z przerwami na grę na boisku w kosza jak było ciepło albo właśnie z jakimś leżeniem na wygodnych materacach, mamy taką przestrzeń w szkole i, ale głównie są to powtórki na wesoło, powtórki z jakimiś kalamburami, z jakimiś Jakimiś grami aktywne w ruchu powtórki, też lektur na przykład, coś takiego organizuje. Miałam też klasę wychowawczą, z którą przed samymi egzaminami, chyba dzień przed, zrobiliśmy sobie taki dzień totalnego luzu. Tak, wybraliśmy, co chcemy robić, poszliśmy do parku. Pamiętam, część osób wyciągnęła repetytoria, ale wiele osób po prostu pograło w badmintona i, i jadło lody i taki dzień dobrych wrażeń, dzień razem bardzo wzmocnił moich uczniów i tak zresetował już przed tym samym egzaminem i pozytywnie nastawił do tego wyzwania. Także może taki pomysł komuś się przyda, żeby jednak w ten sposób też bardzo pozytywnie wzmocnić dzieciaki. No... Um u mnie to troszeczkę inaczej wygląda niż u Natalii, bo Natalia uczy polskiego, więc troszeczkę jest inna specyfika przedmiotu, tak? Tak naprawdę te testy, które są dostępne z języka polskiego, no one wymagają od ucznia pisania, opowiadania, rozprawki, tak? Tyle o ile, mam nadzieję, że dobrze mówię, Natalia. I to jest kwestia tylko doboru lektury, tak? Natomiast z matematyki jest troszeczkę inaczej. My mamy ten, tego materiału bardzo dużo, i ten materiał tak naprawdę realizujemy jeszcze w klasie ósmej. Jest tam troszeczkę kilka działów, które nie wchodzą w, w egzamin. Ale no, większość niestety wchodzi i my troszeczkę inaczej pracujemy. Ja się zawsze umarłam z moimi uczniami, że najpierw realizujemy cały materiał i tak naprawdę od marca, połowy marca, kwiecień to jest robienie tylko testów, tak? ale to jest też wyjście przeciwko ich oczekiwaniom, naprzeciw ich oczekiwaniom, tak? bo my. Zapytaliśmy ostatnio nawet uczniów, w jaki sposób chcecie mieć, co chcecie teraz robić na lekcjach, jak się przygotować do egzaminu. Oni jasno powiedzieli, że testy, aczkolwiek znaleźli się też tacy, którzy powiedzieli, że już luz. Ale większość jednak powiedziała, że chciałaby robić zadania testowe, tak? My robimy te zadania testowe na lekcjach, nawet robimy je czasem w siódmej klasie i zrobimy jakieś zadanie testowe i nagle mówimy wow, super, zobaczcie, zrobiliście jedno z zadań testowych, które są na egzaminie, tak, żeby im pokazać, że to nie jest rzecz, która jest nieosiągalna dla nich, że ten egzamin nie jest czymś Takim trudnym, i czymś, co, co, co będzie generowało tylko u nich stres, tylko żeby zobaczyli, że to jest tak naprawdę normalne sprawdzenie wiedzy. Tak? O to się nazywa egzamin, ale no jednak są takie zadania, które oni są w stanie zrobić. I tak jak Natalia powiedziała, też z tymi spotkaniami. My od czasów pandemii wprowadziliśmy właśnie w szkole takie sobotnie spotkania. Zawsze piszemy do rodziców i do uczniów, że zapraszamy chętnych, prosimy, żeby się zapisywali, że nie jest to spotkanie towarzyskie, tylko będzie to spotkanie, podczas którego będziemy robić zadania, będziemy przygotowywać się do egzaminu, mogą sobie przynieść cokolwiek do picia. Staramy się tak zaaranżować ławki, żeby czuli się swobodnie. I no właśnie w tą sobotę, która była, mieliśmy takie spotkanie i, i dostaliśmy właśnie feedback też od rodziców, że uczniowie wrócili i stwierdzili, że no tak, super, to nie mogą nawet w soboty chodzić do szkoły. tak? Więc to też jest takie trochę odczarowanie i pokazanie im, że możemy podejść do tego bez tak zwanej spiny, tylko po prostu spotkać się, poćwiczyć. I naprawdę oni bardzo dużo z tego wynoszą. Ta szkoła im się odczarowuje w tym momencie. Jak jest spina, to ja nam wrócę coś, co już mówiłoście, że jest spiną. To znaczy, jak rozmawiać i kiedy z rodzicami o egzaminie? Bo uczniów już trochę zaopiekowałyście, to znaczy te ostatnie dni ostatnie tygodnie, czyli Państwo tutaj pisali o wspieraniu, o wzmacnianiu, o niestraszeniu, to jak w takim razie porozmawiać z rodzicami? W ostatnich tygodniach, a może na początku roku o tym, co czeka dzieci. Ja to byłabym ciekawa, co Państwo słyszą od rodziców swoich uczniów, jestem ciekawa, jakie jakie dobre praktyki ze strony rodziców spotykacie, co robią rodzice, co wydaje wam się takie trafne, i czujecie, że to wspiera Waszych uczniów, a, a co no, z czym jest trudno. Ja, ja powiedziałam mniej więcej, że, że zdarza mi się słyszeć od uczniów taką prośbę. Niech pani porozmawia z moimi rodzicami. No tak, posyłają dzieci na korki. Okej, okay, dziękuję pani Dorocie za, za podzielenie się tym. Ja myślę, że pierwszą rzeczą, jaka czy to pozytywne jakieś w moim odczuciu są działania, Rodziców, czy takie, które mnie niepokoją. No i na przykład te dzieci na korki mogą mnie w pewnych sytuacjach niepokoić, w zależności od tego, ile tych korków jest i co z tym dzieckiem. To ja bym powiedziała, że zawsze staram się zobaczyć no, dobre intencje w tym, co robią rodzice. Że rodzice na różne sposoby starają się no, pomóc tym dzieciom. No nie spotkałam się z takimi rodzicami, którzy jakoś świadomie no, chcieliby pokazać, nie wiem, wypowiadaj mi się, ja mu teraz tej ósme pokażę. To są ludzie, którzy, którym zależy na dobru dziecka, tylko po prostu no, mają swój pomysł najczęściej na, na to, co, czy, czym to dobro ma być. No i czasem niestety widać coś takiego, co, co można powiedzieć, no, jest takim żyłowaniem tych dzieciaków, trochę takim drill and kill, to jest takie określenie właśnie, śrubowanie e, tych dzieci, e, no, kiedy dziecko staje się projektem rodziców i, i, i wynik ma być lepszy i, 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 i ciśnięcie. I co wynika z moich obserwacji, to najczęściej tak dzieje się w przypadku dzieci, bardzo sumiennych, bardzo rzetelnie pracujących samych z siebie. I to dociskanie śruby doprowadza do tego, że te dzieciaki są często w chronicznym stresie. Trudno się rozmawia z takimi rodzicami. Ja raczej staram się zobaczyć, co stoi właśnie za tym, co robią. Trochę pokazuję perspektywę tak ogólnie, jak to wygląda. Trochę wiedzy psychologicznej tym rodzicom sprzedaję w takich przypadkach. I, i, i pokazuje też, jak dużo robi dziecko. To znaczy, pokazuje, że można odpuścić, że to jest dziecko, które nawet potrafię powiedzieć na tle innych dzieci w tym wieku, na tle klasy, robi bardzo dużo, i że fajnie docenić, przede wszystkim zacząć od takiego docenienia. Natomiast jeśli chodzi o takich rodziców, patrzę, że tutaj się coś takiego pojawiło, nie, ale ja też mam doświadczenie z takimi rodzicami, którzy trochę. No Nie mają pomysłu na to, jak to dziecko wspierać. I często zdarza się, że to są takie dzieciaki trochę opuszczone, bym powiedziała pod tym względem, bo nam się czasem wydaje, że w ósmej klasie, a w liceum to już no przecież ja nie będę się uczyć z licealistą ale czasem nawet w liceum potrzebne jest takie Wspieranie rodzica z jednej strony, chociaż dowiedzenie się, czy ja ci jakoś mogę pomóc w swoich zmaganiach z tymi przygotowaniami, czy ja coś mogę dla ciebie zrobić, czy ty potrzebujesz jakiegoś wsparcia, bo czasem maturzyści powiedzą, że potrzebują, jeśli jest możliwość finansowa, potrzebują wsparcia, właśnie korepetycjami, bo czują, że gdzieś, gdzieś coś są jakieś braki, muszą coś nadrobić. W ósmej klasie, jak widzę dzieciaki, niby mówię: Tu jest CKE, strona CKE, są testy. Dzieciaki trzeba za rękę poprowadzić. Ja proszę rodziców, żeby razem z nimi wybrali się do księgarni, kupili jakiś zbiór arkuszy do robienia, weszli na stronę CKE, pokazuję to rodzicom na spotkaniach przed, właśnie we wrześniu, jak, gdzie są te arkusze, żeby sobie porobić, żeby sprawdzić albo przynieść mi do sprawdzenia. Więc to czasem trzeba poprowadzić za rękę i ucznia, i rodzica. Więc tutaj takie wsparcie, żeby pokazać w jaki sposób. Może nie tyle wymagać od tych dzieci, co trochę stać przy nich, trochę takie rusztowanie, uczenia się budować, nie? Pokazać rodzicowi jak to zbudować. Powtórki z dziećmi, to mi się wydaje, że w zależności od potrzeb dziecka, ale myślę, że to może się sprawdzić. Wyjazd weekendowy, fajnie, taki reset, też rzadko który rodzic na to wpada, że na przykład formą dbania o przygotowania do egzaminu jest dbanie o to, żeby dziecko ruszało się codziennie co najmniej 30 minut, było na świeżym powietrzu 30 minut. Rodzice są tym zaskoczeni, jak podczas warsztatów ja, ja im przypominam o takich rzeczach. Dbanie o reset, właśnie wyjazd. Niech to nie będzie wyjazd przed samym, wyja przed samym egzaminem, przed maturą, tak, na długi weekend majowy, ale wyjazdy takie, gdzie się spędza czas po prostu razem na świeżym powietrzu czy z rodziną, to na pewno coś, coś co, co też sugeruje rodzicom. Ja zawsze mówię, że. Rodzic to jest przede wszystkim ten od takiego okrywania dzieciaka taką psychologiczną kołderką, od takiego ojojkania tak? Ja mogę docisnąć, ja mogę trochę bardziej powymagać. Oczywiście, co nie znaczy, że rodzic zupełnie ma powiedzieć synku, ty się nie męcz. W szkole się uczy, w domu nic nie trzeba robić. To nie, ale zdecydowanie dobrze, żeby rodzic stworzył taką bezpieczną bazę. i Delikatnie, z szacunkiem dla sposobów rodzicielskich, jednak no, pokazuje, co też wiedza psychologiczna mówi na temat takiego śrubowania, dokręcania, jakie są skutki chronicznego stresu. Pokazuje, że to wszystko jest takie kontraefektywne, jeśli chodzi o wynik egzaminu. Że tak naprawdę takie kiełznanie stresu. Skończy się jego wybuchem w sposób zupełnie niekontrolowany. I zdarzają się takie przypadki dzieci, które przed samym egzaminem, czy to jakąś chorobą wyrzucają, czy taką rozsypką emocjonalną, takim stresem już trudnym do opanowania. To nie jest doświadczenie budujące dla nikogo wtedy. Także mądre, mądre rozmawianie, mądra pedagogizacja rodziców. Z jednoczesnym wysłuchaniem ich, z czym oni się też borykają. Bo to jest też egzamin trochę dla nich i stres dla nich. Ja myślę, że Natalio, jakby pokazujesz tutaj, że przygotowanie do egzaminu jest tak samo jak w ogóle uczenie się przecież w roku szkolnym, czy to jest rok egzaminacyjny, czy nie. Więc młody człowiek czy dziecko potrzebuje tak samo czasu. Skoncentrowanego na uczeniu się i czasu relaksu. Po prostu nasz mózg tak działa, żeby te procesy poznawcze i to uczenie się zachodziło. Każdy z nas potrzebuje czasu skupienia i czasu rozluźnienia, czyli ta piłka, spacer, wyjście z wieżakiem na spacer, czas z kolegami i koleżankami. Oczywiście. Rozumiem, kiedy ten stres w rodzicu wzrasta, bo jest bliżej do egzaminu, więc tego czasu z książką teoretycznie powinno być więcej, no ale jednak dzieci pracują na wynik tego egzaminu przez długie lata. I razem z uczniami pracują również nauczyciele, o czym właśnie teraz opowiadacie. Więc rozmowa z rodzicami, to jest w naszej nauczycielskiej roli, rozmowa z rodzicami o tym, żeby też usłyszeli to, tak czuję, że ten czas odpoczynku, oczywiście mierzony. Sensownie, a nie więcej odpoczywam niż, niż cokolwiek robię, jest takim czasem, który wspiera proces uczenia się, wspiera proces powtórkowy, i już bardzo z neurobiologii ta przerwa jest potrzebna. Dzieci się muszą wyspać, muszą właśnie nie być w chronicznym stresie, bo te wszystkie odpowiednie przegródki w naszym mózgu, wszystkie połączenia neuronowe tworzą się właśnie wtedy, kiedy dzieci śpią i odpoczywają wbrew pozorom, więc Zachęcam, żeby Państwo, tak jak Natalia mówi, pedagogizowali rodziców i rozmawiali świadomie o tym, że uczenie tak, ale odpoczynek również. Weszłam Ci w słowo, Asiu, bo wiedziałam, że ja już... Też. Cześć. O, ja o Natalio, to... proszę, zapraszam. Ja zapraszam was, proszę, ale czytam, czytam jeszcze ten czat. Wiecie, że, że tak. chciałabym jakoś nie zostawić e, naszych słuchaczy. E, e, myślę tak o oglądaniu filmów wspólnych. E, e, pani Barbara pisze, że, że jeśli nie przytali, który niech obejrzą wspólnie filmy. Myślę, że to fajna forma też spędzania czasu. Zupełnie nieraz obca rodzicom, oglądanie jakiejś tam ekranizacji potopu. Co to w ogóle ma być? E, same nudy, ale słuchajcie, to bardzo motywuje dzieciaka, żeby obejrzeć chociaż film. A tu mi sugerowała, ja na przykład dla moich uczniów przygotowałam spisek realizacji wszystkich ważnych lektur w liceum, tego jest sporo, więc sporo na to czasu poświęciłam, nie zostawiajmy rodziców. Niech państwo obejrzą ekranizację jakiejś lektury, tylko zróbmy spis, prześlijmy do rodziców, do uczniów taki spis, ułatwmy po prostu to. tak. Nie dziwmy się, że oni nic nie robią, skoro tylko rzucamy hasło w powietrze. Czasem nawet rodzice trzeba za rękę poprowadzić. Ja mam takie jeszcze dwie wrzutki od moich uczennic. Jedna z nich powiedziała, że nieraz ma wrażenie, że jest wielkim projektem swoich rodziców. To się potwierdza w wielu też wypowiedziach innych. To taka myśl, żeby no właśnie te dzieci nie były. Projektami i warto się podzielić nawet taką wypowiedzią z rodzicami. To bardziej otwiera im oczy niż: Drodzy Państwo, nie powinniście, powinniście, trzeba, nie wolno. Takie rzeczy nie działają, więc. Jeśli mówimy, że nic ich nie przekonuje, to też nie miejmy poczucia, że teraz my mamy przekonać. My mamy opowiedzieć, możemy powiedzieć, co mówią uczniowie. Z anonimowych ankiet, które zebrałam, wynika, że uczniowie mają zaburzenia depresyjne, nie śpią i tak dalej, i często mówią, że to rodzice są źródłem. Zachęcam, żeby porozmawiać, żeby pochylić się nad dzieckiem. To raczej w tej formie, to tu nie jest kwestia przekonywania, tylko raczej otworzenia oczu i wrzucenia jakiegoś takiego tematu do refleksji dla rodzica, do tego bym zachęcała. Jedna z uczennic też powiedziała mi taką rzecz, kiedy się uczę jest spokój, kiedy tylko odejdę od biurka w sekundzie pojawia się w mama i pyta dlaczego się nie uczę. No więc e, też e, zachęcam do zwracania rodzicom uwagę na to, że, że dzieci nie mają prawa do odpoczynku, czasem tym odpoczynkiem uwaga jest scrollowanie komórki, czego nie pochwalam, tak jak mówię lepiej ruch niż komórka, ale... Ten ostatni rok, a już teraz te momenty przed egzaminem, nie są momentem na szarpanie się o tą komórkę. Trzeba utrzymać, mam nadzieję, istniejące w domu zasady dotyczące elektroniki. E, fajnie, jakby one były. E, można zwracać uwagę, ale na pewno nie no szarpać się. Jeśli coś nas niepokoi, jeśli to jest 5 godzin na TikToku dziennie, to absolutnie no, trzeba być na alarm, ale ja też tym rodzicom mówię: niech to nie będzie teraz właśnie główny temat niezgody, walki w tym domu. Tu egzamin, stres i jeszcze będziemy się kłócić o to, że dziecko dla relaksu trochę tam na mesem. Że, że pogada z koleżanką, tak, oderwie się od nauki, no to w związku z tym będziemy męczyć dzieciaka. To na pewno też warto uświadamiać, pokazywać tą perspektywę dziecka. Już zamykam się. To ja tylko dopowiem, bo, bo powiedziałyście bardzo dużo e, takich rzeczy istotnych. Natomiast tak myślę, że warto jest tego rodzica trochę zaopiekować na początku roku. Tak, warto zrobić takie spotkanie, powiedzieć, jaki mamy plan na przygotowanie, w jaki sposób to będzie wyglądało, że tutaj będziemy robić testy, będziemy robić dodatkowe spotkania. Wiecie, żeby ten rodzic też wiedział, że jest jakiś plan na to, że to nie jest tak, że, że uczeń musi się sam przygotować, że będzie dostawał tylko testy, że w szkole będzie tylko egzaminowany. Nie. Trzeba się z nimi spotkać i powiedzieć, jaki mamy plan na to. Tak? I, I też tutaj, jak mówiłyście o tym, że, że uczniowie często się skarżą na to, że w, że w domu rodzice bardzo dużo od nich wymagają. I ja też niestety muszę to potwierdzić i yy, no, zdarza się takie, taka sytuacja, że uczennica mają 80% i nagle yy, jest załamanie. Tak? Siedzi w ławce jest załamane, co się stało? Bo mam 80%. Ja mówię, Jejku, no to super, świetnie, bo wiem, jakie są możliwości tego dziecka, tak, rewelacja. Niech pani to powie mojej mamie. Tak, i to jest to, to takie wołanie o pomoc. I tak jak powiedziałaś Natalia właśnie. Trzeba z tym rodzicem porozmawiać, tak? I ja przyznam szczerze, że cyduję to trochę na y, zespół pomocy pedagogiczno-psychologicznej. Y, jestem też na tym spotkaniu, ale wiem, że y, no, są eksperci, którzy potrafią rozmawiać tak, y, z rodzicem, bo to jest bardzo ważne, tak? Ja jako ścisły umysł od A do Z, jeden, dwa, trzy punkty, tak? Natomiast faktycznie to trzeba ubrać i zaopiekować. Natomiast bo, o, powinniśmy zacząć od spotkania z nimi we wrześniu. I przedstawienia planu przygotowania ich uczniów, ich dzieci do egzaminu. Małgosia, skomentowała Wasze wypowiedzi, że wspaniałym cytatem: Bardzo Ci, Małgosiu, dziękuję, że nie można zmienić kierunku wiatru, ale można ustawić inaczej żagle. Czyli zachęcam Państwa do rozmowy o emocjach uczniowskich, i również rodzicielskich w temacie sprawdzania wiedzy. Dziękuję, Masiu. Małgosiu. Myślę, że to bardzo dobrze nam podsumowuje tą część. Zostały nam jeszcze dwa obszary, którymi musimy się zaopiekować, bo taka była obietnica zgodnie z planem. To następne jest pytanie: już zaczęłyście o tym mówić, o tym planie, o kryteriach sukcesu, czyli co robić na początku roku szkolnego, kiedy to jest klasa egzaminacyjna? Co robić w takim razie? Bo było o tym, co nie robić na trzy tygodnie przed, co robić na początku roku szkolnego? Było, że spotkanie z rodzicami było o kryteriach sukcesu. To jeszcze robić na początku roku szkolnego? Tak, ja myślę, że przede wszystkim uspokoić uczniów. Że jest ósma klasa, słuchajcie, zaczynamy, jesteśmy razem tak, płyniemy na tej łodzi razem, razem wiosłujemy, my jesteśmy dla Was wsparciem, zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować do, Was do tego egzaminu. Powiedzieć im, jak to będzie wyglądało, tak, u mnie uczniowie już czasem jest tak wrzesień, październik, kiedy te testy, kiedy te testy? A wtedy wysłuchajcie, przyjdzie marzec i powiecie, byle nie, już nie te testy, tak, bo mamy tak pokładany program. No, ale od tych testów też czasem trzeba zrobić taki stop, Jakiś kachut, jakieś inne interaktywne takie działania, w czasie w których uczniowie będą powtarzać do egzaminu. No i to wsparcie, tak? Też, też powiedzieć uczniom, że jeżeli się czujesz źle, widzisz, że, że no, masz problem z emocjami, tak? Ten stres cię tak bardzo zżera. Pamiętaj, że my jesteśmy po to, żeby Ci tutaj pomóc, tak? Zespół pedagogiczno-psychologiczny. To jest to, co uważam, że powinno być w każdej szkole i coś, co jest dużym wsparciem zawsze dla uczniów. No i myślę, że im jest wtedy łatwiej. Jak oni wiedzą, że mogą na nas liczyć, jaki jest plan, tak jak ja mówię, te cel i kryteria, gdzie oni sobie mogą odschaczać, już co robią, tak faktycznie cały czas pracujemy, robimy te testy, pytamy, rozmawiamy, robimy notatki, tak? To im pomaga później no, stanąć przed tym egzaminem, tak? I troszeczkę ten, złagodzić ten stres, który i tak, i tak będzie. Jak słuchałam ciebie, przyszło mi się do głowy takie sformułowanie, kiedyś go gdzieś użyłam, a słyszałam jeszcze od kogoś jeszcze w twardych plecach i miękkim brzuchu. To znaczy, chodzi mi o taką dwoistość tego lidera, jakim jestem w klasie, że z jednej strony daje. Właśnie takie poczucie bezpieczeństwa dzieciakom y, pokazuje. Słuchajcie, to jest plan. Y, ja mam takie oczekiwania co do tego roku. Pytam też zawsze uczniów o ich potrzeby, ich oczekiwania, ale. Y, no pokazuje, że to będzie rok, kiedy ja też będę wymagała, kiedy będą pewne zasady. To nie będzie takie, słuchajcie, to za dzisiaj to może zrobimy sobie teści, tylko jest to wszystko przeze mnie przewidziane. Ja bardzo często też powołuję się na doświadczenia z poprzednich lat, mówię o tym, co mi się bardzo sprawdziło. Cały czas jestem otwarta na jakieś modyfikacje, bo zawsze podkreślam, że każda grupa jest inna, każdy uczeń jest inny. Jestem was ciekawa tego, czego wy będziecie potrzebować, ale stwarzam takie poczucie, że są pewne twarde ramy tej przygody. I ja je wam zapewniam. I możecie być dzięki temu spokojni. Ten wielki słoń, jakim jest egzamin, będzie podzielony na plastereczki, i sobie będziemy powolutku konsumować tego słonia. I ja wiem, jak go podzielić, bo mam doświadczenie, bo mam wiedzę, bo zrobię to profesjonalnie i najlepiej jak potrafię. I, I to jest jedna strona, a z drugiej strony miękki brzuch no, od początku pokazuje, czy to przy różnych formach, czy sprawdzania wiedzy, czy przy pierwszych wynikach jakichś próbnych, które nie poszły, no trochę tak, takiego, tak, tak, tak niby powiedziałam, że rodzice powinni być kimś takim, ale ja tak lubię czasem, czasem nie czasem, ojkać moich uczniów, jak najczęściej pokazać im, że, że, że ich słyszę, że widzę, że są przestraszeni, że, 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 że widzę ich trudne emocje, że wiem, że to wyzwanie, że sama doświadczałam nieraz w swoim życiu takiego obezwładniającego stresu, że, że wyobrażam sobie, co czujecie, i, i, i pokazuję, jak sobie radzić i z tym napięciem, i jak regulować te emocje. Czyli to właśnie, o czym na początku yy, mówiłeś, to dostrzeżenie. Bo mam wrażenie, że to jest w ogóle sukces połączenie tych dwóch cech, takiego, no właśnie tego lidera i to można robić od początku tego roku, od września. Yy, nie wiem w ogóle, czy to nie. Nie jest taka dobra postawa dla każdego nauczyciela zawsze. Żeby być zarazem tym, tym miękkim, pokazywać ten miękki brzuszek i głaskać po tym brzuszku uczniów tak mentalnie, że po prostu jestem i, i trzymam cię za rękę, a z drugiej strony, ale słuchajcie, są też. No pewne przed nami wyzwania, no, no mamy tutaj plan, realizujemy, mamy kryteria, tu jesteśmy tak, działamy przemy do przodu, motywuję tych uczniów na różne sposoby, mobilizuje też, gdzieś bym widziała jakiś złoty środek w tym. Na różne sposoby w tym roku ostatnim pokazuje tę sytuację egzaminacyjną, to już mówiliśmy. U nas jeszcze na sam koniec, zwłaszcza jeśli chodzi o klasy 8, mamy taki czas ochronny. To chyba dosyć ważne, że na miesiąc, już teraz trwa ten czas dosyć jakiś tydzień, po prostu nie są, nie, uczniowie ósmych klas nie piszą egzaminu, nie piszą sprawdzianów, kartkówek, są praktycznie mają odblokowaną przestrzeń, taką intelektualną, na przygotowania do egzaminu. Chcemy, no, jakby też w ten sposób, to napięcie obniżyć i y, odblokować te siły. I wierzymy, że uczniowie naprawdę te siły wykorzystują w przygotowaniach do egzaminu. Mówiłeś tak, też, jest... Natalio, y, tak? Y, Asiu? Tak, tak. Właśnie. Y... To, tak, ten pomysł też się sprawdza i, i u nas w szkole też, też to funkcjonuje i faktycznie skupiają się tylko na, na przygotowaniu na, na tych przedmiotach egzaminacyjnych. Natomiast jeszcze ja bym chciała wrócić do tych próbnych egzaminów, które my robimy. Trochę tak chcemy przychytrzyć system i zazwyczaj ten pierwszy próbny egzamin, który jest w listopadzie, dajemy taki w wyższym stopniu trudności. Tak, później dajemy troszeczkę łatwiejszy i pokazujemy im też, wiecie, wyniki też są trochę lepsze, no bo wiadomo, że już pracują nad tym. Natomiast ten ostatni to jest taki typowy z CKE. Zazwyczaj wybieramy jakiś taki arkusz, który był w dodatkowym terminie, więc nie jest na stronach CKE, tylko trzeba troszeczkę się natrudzić, żeby go odnaleźć. I powiem Wam, że to jest też takie motywujące dla nich, że my im później pokoje, pokazujemy, bo robimy takie zestawienia, i zobaczcie, zaczynaliście z 30-40%, tak? Kończycie, zobaczcie na jakim poziomie jest progres. Na no, niektórych ten progres jest dużo większy, no u niektórych jest niż, ale jest, tak? I to też jest coś takiego, co, co pokazuje tym uczniom, że faktycznie no, wykonaliśmy kawał dobrej roboty, więc pójdziemy i to napiszemy, tak? Także taki sposób też też polecam, żeby pokazać tym uczniom, że zobaczcie, wykonaliście pracę. Potraficie, napisaliście na, na tyle i tyle procent, więc ta praca przynosi efekty, tak? Ja mam Dobrze, dwie rzeczy. Jeszcze. Dziękuję Ci Asiu bardzo. To jest bardzo cenne z tym ciasteczkiem i z tym sukcesem. I właśnie to chciałam nawiązać. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, pani Małgosia pisze o tych uczniach, którzy mają niską motywację albo brakuje im motywacji. Wydaje mi się, że sukces, ten pierwszy sukces, który uczeń ma. Działa motywująco, no bo to jest ten sukces w uczeniu się, jak również to, że są realistyczne postawione cele. Sam mówiłaś o tym, Asiu, że na początku roku uczniowie sami określają, określają swój cel i kryteria, które pomogą w realizacji tego celu. Co nas motywuje? Jakiś cel. Nie działamy w próżni, nie robimy tego dla rodzica, tylko szukamy tego mojego celu. Myślę, że rozmowa na temat y, motywacji jest dużo szersza niż przygotowanie do egzaminu, bo to jest praca właśnie nad tym, e, nawet wytrwałością. O tym jest webinarium o wytrwałości. Zachęcam Państwa bardzo. To jest o planowaniu, to jest o tworzeniu warunków, do tego, że uczenie jest samodzielne, podejmuje decyzje i odpowiedzialne za swój proces uczenia się. Ale bardzo zachęcam właśnie do rozmowy, jaki jest cel, jakie są kryteria, co mi pomoże dojść do tego celu, jak go zrealizuję. I właśnie ten pierwszy sukces, czyli ten dowód na to, że ja mam progres, że, coś, że to, co robię, daje. Nie efekty. Efektem jest, moim sukcesem jest dzisiaj, że Państwo tutaj z nami cały czas są. To jest moja motywacja do robienia kolejnego wydarzenia. Mój stres już dawno odszedł, ja już nie pamiętam, że byłam zestresowana na początku tego spotkania. Może oczywiście jestem dorosła, nie jestem młodą osobą, która dopiero w tych egzaminach przechodzi, ale to rzeczywiście jest pewna analogia do tej sytuacji, którą doświadczają uczniowie. I drugi wątek, którym chciałabym zamknąć tą część i przejść do naszej ostatniej, jest ten wątek, to pojawiały się również ćwiczenia oddechowe. Czyli jak za pomocą prostych ćwiczeń opiekować trudne emocje, duże sprawy. Czyli mówiłaś też, Natalia, o tym, i tu Pani jedna spisała na czacie na temat ćwiczeń regulacji, właśnie oddechu, uważności na to, co się ze mną dzieje. My w całą mamy taki program, który się nazywa program o redukcji stresu, do którego, jeśli Państwo będą zainteresowani, zapraszamy w nowym roku szkolnym. Będzie rekrutacja właśnie o ćwiczeniach uważności i pracy z oddechem. Wiem, że Natalio, Ty takie elementy wprowadzasz ze swoimi uczniami właśnie na początku roku. W tym momencie można jeszcze próbować na trzy tygodnie przed egzaminem pytanie, na ile uczniowie będą jeszcze praktykować, zdążą praktykować, prawda? Pani Magda tutaj na czacie nawet sobie zapisała, Pani Magdalena zapisała, że o, zdaje się od roku wprowadzam ćwiczenia oddechowe i widać, że to działa. To no, właśnie taki kluczowe do od roku, nie? Znaczy ja widzę, czego potrzebują teraz w tym momencie moi uczniowie. Moi uczniowie potrzebują teraz, no nie chcę powiedzieć złudzeń, ale potrzebują jakichś takich trochę takich e, psychologicznych tabletek uspokajających i dla nich, pozdrawiam w ogóle moich maturzystów, może ktoś mnie ogląda, już w czwartek, kochani, jak obiecałam, sprzedam wam pale, parę takich technik, Poglądamy sobie ciekawe, inspirujące filmiki na YouTubie i ja nie jestem specjalistką ani od mindfulness, ani od treningu ważności, od ćwiczeń oddechowych, relaksacji, jako tako też nie i nie nakładam na siebie tego brzemienia, że muszę być. Jestem Nauczycielką i osobą, która wielokrotnie miała styczność ze stresem i przetestowała na sobie różne techniki. I dzielę się tym po prostu z uczniami. Znalazłam w sieci jakieś fajne, angażujące dla uczniów, takie mini pigułki wiedzy, które pokazuje, to są zarazem takie techniki, które pozwalają im się skoncentrować, pokazuje jak się skoncentrować, bo to jest im potrzebne, ponieważ jedną z takich, nawet dzisiaj prowadziłam warsztaty dla maturzystów, właśnie taką metodą World Cafe robiliśmy, takie parę zagadnień, jednym z nich było... Jakie y, emocje się pojawiają, co się ze mną dzieje, kiedy pojawia się stres? Y, y, no, w myśl tego, żeby być samoświadomym i, i y, obserwować te różne objawy, żeby się troszkę z nimi zaznajomić i przestać traktować je jako te, które trzeba okiełznać i zniszczyć, czyli na przykład latają mi nogi, to muszą przestać latać, o nie. To muszę to zauważyć, że latają mi nogi, to jest forma regulacji napięcia mojego organizmu. Bardzo też im dużo odejmuje napięcia takie przekonywanie ich do tego. No i jedną z takich jedno z haseł, jakie się dzisiaj pojawiło, to było mam pustkę w głowie, nie mogę się skupić. Nie wiem co dalej powiedzieć, bo oni mówiła, o maturze ustnej próbnej z polskiego więc różne techniki na koncentrację z jednej strony na to skupienie uwagi na to oderwanie się od galopujących myśli, właśnie zalewu emocji i skupienie na tu i teraz i druga rzecz to właśnie relaksacja i tutaj metody oddechowe metody napinania mięśni rysowanie leniwych ósemek, jakiś trening Jakobsona, jakieś techniki oddechowe z jogi mam zestaw po prostu znaleziony w Internecie tego cały czas coraz więcej się pojawia, i mam taki klucz, że oglądam taki filmik, i cały czas myślę o moich uczniach, bo niektóre filmiki, bardzo interesujące na pierwszy rzut oka, wiem, że ich to nie przekona. Znam swoich uczniów, wiem, czego potrzebują. Jak nie wiem, idę do nich i pytam czego potrzebujecie, jak myślicie, co by Wam się przydało i staram się dobrać, jeśli mam jakiś komentarz, jeśli coś chcę zmodyfikować, zatrzymuję filmik i mówię, słuchajcie, co tutaj, dlaczego ta technika może się wydać nieprzydatna na egzaminie. Widzicie tu jakiś minus tej techniki. Po prostu aktywnie no, szukamy, co nam się może przydać, później im to zawsze spisuję z tych plakatów, które dziś powstały też, obiecałam, że przygotuję dla nich takie po prostu karteczki na lodówkę albo karteczki na makatkę w pokoju i i przypominam o tym jeszcze, jak się spotykamy, czy testujecie, czy próbowaliście, czy co tak metodą kosza i walizki, co myślicie, że nie bardzo z tych wszystkich metod, które poznaliśmy, a co, co myślicie, że się przyda. Zachęcam ich do takiej refleksyjnej postawy i w miarę możliwości do próbowania, chociaż też z drugiej strony mówię, żebyście nie musieli próbować, żeby teraz już was stres jakiś nie zjadał, będzie ten, ten stres przy maturze, więc zapewnijcie sobie teraz dużo, dużo spokoju i takiej... Takiej, takiego relaksu psychicznego, skupcie się po prostu na przygotowaniach. Także tak to u mnie wygląda. Te praktyki uważności na pewno wymagają czasu, żeby uczeń mógł popraktykować, popróbować sprawdzić, co działa, co nie działa. Z drugiej strony, zachęcanie do tego jest krokiem w jakąś stronę. Nawet jeżeli zaczynamy i zrobimy tylko kilka prób z, jednym, z jedną techniką oddechową, to jest krok w jakąś stronę, żeby pracować ze swoimi emocjami i sprawdzić, co się dzieje w ciele. Bardzo Cię proszę, Natalia. Jeszcze mi się coś przypomniało. Taka rzecz, której nie robiłam, a która jakoś w tym roku praktycznie na wszystkich warsztatach, czy to z nauczycielami, czy z uczniami, jakie prowadzę, to kwestia przekonań. Tego, jakie myśli mamy w głowie. Dzisiaj właśnie podczas tej, 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 tej pracy, tą metodą World Cafe zapytałam uczniów, jakie myśli pojawiają się w mojej głowie w sytuacji tego zalewającego mnie stresu, a jakie myśli... Pomagają mi, kiedy się bardzo stresuję. I do ciekawego wniosku maturzyści doszli. No, domyślacie się Państwo, co to było w tym, na tym pierwszym plagacie, tak? Nie dasz rady, jesteś do D, nie, nie poradzisz sobie, jesteś słaby, e, zawalisz to, e, to koniec, tak, Takie, tego typu myśli. Natomiast jeśli chodzi o te wspierające, to taki różne się pojawił, ale i taki wniosek się też pojawił, ale. No, ja nie wiem, jakie myśli. Ja nie mam żadnych myśli, powiedział jeden z maturzystów. A jakie to na przykład mogą być myśli? Bo tam pojawiło się parę, on pyta, ale jakie jeszcze? Bo ja tak nie wiem, no jakie co ja mam. No i tu śmialiśmy się. no Może wpisz sobie afirmacje zwycięzcy w internecie, trochę się pośmialiśmy, ale to mnie uświadomiło, że. No po prostu zdarzają się takie przypadki, że tych dobrych myśli pod tytułem: Dasz radę, wszystko będzie dobrze, zaraz będziesz miał to za sobą. Uczyłeś się, wiesz, potrafisz. Jesteś gotowy, tak? prawda? Jesteś, Jesteś gotowy. gotowy, tak. Masz w głowie wiedzę, tak. To, to nie jest takie przerażające. Możesz być spokojny. No to jest mnóstwo takich pomysłów, ale jeśli. Dziecko ma takie doświadczenia, no, 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 że, że nikt tych taśm tego typu nie nagrał mu w głowie, no to może, może czuć pustkę. I wiem, że na kolejnych zajęciach, na szczęście jeszcze przed nami dwie godziny pracy, na pewno poszukamy. Stworzymy sobie taki słownik wspierających przekonań, taki, taki po prostu katalog zwrotów, które można do swojej głowy włożyć. I zobaczcie Państwo, że mówimy o technikach. Zawsze techniki regulacji stresu się pojawiają. Rzadko kiedy mówimy oddech, mówimy, nie wiem, jakieś napinanie mięśni, a rzadko kiedy myślimy o tym, żeby pracować nad myślami, które są w naszej głowie, że, że możemy się przyglądać tym przekonaniom, które wpływają do tej głowy, możemy się nie przyczepiać do jednych, a drugie trzymać i się trochę jest tak przytulać do siebie. To było dzisiaj odkrywcze dla moich maturystów i dla mnie też. Także tak się chciałam jeszcze podzielić. Ja zrobię teraz zgrabne kolanko od tych afirmacji i dobrych myśli. Które tak naprawdę mogą stać się częścią warsztatu pracy nauczyciela, bo to jest o modelowaniu językiem sytuacji edukacyjnej. Benia Czerkawska w poprzednim miesiącu na webinarium o wytrwałości mówiła bardzo, jak istotne jest wyposażenie uczniów w język, by mogli mówić o swojej wytrwałości, czyli dochodzeniu do celu pracy, trudności i wyzwania. I tutaj widzę, czuję tak samo e, sama w sobie, że ja muszę mieć ten język, czyli muszę dostać ten język. I e, sytuacja edukacyjna w klasie to jest również o tym, że ja nazywam to, że jeszcze coś nie albo już tak świetnie to opanowałeś świetnie sobie świetnie to mało ale radzisz sobie Małgosia Ostrowska, która komentowała nam o na jest specjalistką od tego typu języka jak nazywać doświadczenia uczniów jak zmierzają w stronę mistrzostwa jak Codziennie rozmawiać e, z uczniami. E, dziękuję, że Państwo wytykają. Jest błąd ortograficzny na slajdzie, tak? Przyznaję się. Co piszemy e, osobno. Bardzo dziękuję e, za to. To jest jakiś choklik, który po prostu e, mnie prześladuje, e, ale bardzo, bardzo dziękuję za tą uważność. E, zaraz ten slajd chowam i problemu już nie będzie. Więc co, e, do, e, do codziennej praktyki wrzucamy również język, czyli to, jak mówimy do naszych uczniów i uczennic. I ja bym jeszcze zachęcała jako mama dzieci w wieku szkolnym, żeby ten język przemycać również do rodziców, żeby rodzice mówić o tych przekonaniach również rodzicom, by oni mogli w ten sposób rozmawiać ze swoimi dziećmi, żeby to był nasz wspólny język właśnie obniżający napięcie. To, to tyle. Ja chowam ten slajd z tym, z tym błędem ortograficznym i zadając pytanie o te codzienne praktyki, które wam towarzyszą, które obniżają napięcie, związane ze sprawdzaniem wiedzy w ogóle, nie tylko egzaminu. Jakie są Wasze praktyki, które mogłybyście tutaj rozłożyć jako wachlarz możliwości, a Państwo się proszę o przyglądanie się w tych praktykach i polecanie własnych praktyk? Co wspiera, tworzy warunki do obniżania napięcia? Asiu, zapraszam Cię bardzo, bardzo mm -hmm. serdecznie. Mm -hmm. To Natalia się do Ciebie uśmiecha. Ja, ja, myślę... ja, ja się już nie odzywam, Asiu. <grym 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 y znaczy przede wszystkim to, co, o czym powiedziałaś też przed chwileczką, Kasiu, żeby też dawać takie sygnały rodzicom. Ja myślę, że przede wszystkim właśnie zbudowanie relacji z uczniami i z rodzicami. Bardzo często jako nauczyciele piszemy uczeń biegał, uczeń coś zrobił, jakieś uwagi. Powiem, że rodzice nie są nawet. Ba bardzo są zaskoczeni, jak dostają pochwały. Ja mam klasę teraz wychowawczą, z, którą z i z tą klasą jeżdżę na wycieczki, słuchajcie, metrem, jeździmy po różnych częściach Warszawy. Są świetni. I taką informację zwrotną dostają też rodzice. Proszę Państwa, macie wspaniałe dzieciaki. Po prostu świetnie odnajdują się w tych różnych przestrzeniach. Wiedzą, jak zrobić to, wiedzą, jak to. Więc mi się wydaje, że przede wszystkim ta relacja między uczniami, ale też z rodzicami, tak, żeby ci rodzice dostawali informacje zwrotne o postępach swoich dzieci, tak, On nie tylko o tych postępach edukacyjnych, ale o tych też takich postępach naszych społecznych, o tych kompetencjach, tak? które, które no, oni nabywają cały czas, jeżdżąc z nami na przykład na takie wycieczki dla mnie ważne jest odczarowanie pracy z błędem, tak? Ja przyznaję się, że pracuję, znaczy przyznaję, jestem szczęśliwa, że pracuję z strategiami oceniania kształtującego i odczarowanie tego błędu, jestem wdzięczna moim nauczycielom jeden którzy po prostu zamiast, zamiast tam, gdzie jest błąd, robią prezenciki i ci uczniowie pierwsze, co robią, jak dostają sprawdzone ćwiczenia, to szukają tych prezencików, tak? I nie myślą o tym, że jest ich dziesięć, o matko, dziesięć błędów, masakra, nic nie umiem, tylko okej, okay, dobra, to ja to zaraz poprawię i tam sobie liczą, wiecie, mają zupełnie odczarowaną pracę z błędem, tak? Błąd, powtarzam to, Wszystkim klasom, dzięki błędom się uczycie. Jakbyście wszystko wiedzieli, ja bym nie miała pracy. Halo, tak? Po to jesteśmy tutaj, żeby się uczyć, tak? Jesteście w procesie. Nie podczas y, nauki jazdy, jak robiłam prawo jazdy, nikt po drugiej czy trzeciej lekcji nie sprawdzał, tak? Więc Wy również jak jesteście w procesie, macie prawo do błędów. Świetnie, że znalazłeś ten błąd, tak? Świetnie, że potrafisz go naprawić. Więc y, odczarowanie y, pracy z błędem. Ja bardzo często na swoich lekcjach stosuję przywoływanie wiedzy, to też, o czym Kasiu też wspomniałaś wcześniej, zapisuję temat lekcji, wykorzystując różne znane, ale i też i nieznane uczniom działania matematyczne. I tak na przykład moi czwartoklasiści już mają opanowane pierwiastki do stu. Bo ja im takie rzeczy przemycam, tak? Dla nich to jest takie wow, tak, my wiemy już, ile to jest, tak? I tak y później wchodzą do klasy, robię im taką Ala wejściówkę na przybicie piątki stoją obok ósmoklasicek i mówię pierwiastek 16. i taki czwarteklasisty chodzi cztery, tak? I to jest ten moment odczarowania, tak, że oni później nie boją się nowego, tak? To nie jest dla nich coś, co y ojejku, nowy temat. Ja tego nie umiem, tego nie potrafię. Przywołuje tą wiedzę za każdym razem zapisując im temat lekcji. tak Numerujemy tematy lekcji, wprowadzamy liczby rzymskie, przypominamy potęgowanie, tak po prostu to się miesza, miesza cały czas. Daje uczniom informacje zwrotne. W ubiegłym roku mieliśmy 8 klasistów bardzo zestresowanych. Ubiegły rok był naprawdę bardzo trudny emocjonalnie dla naszych uczniów. I ci uczniowie, mimo że nie pracowali strategiami ocenia kształtującego, bo u nas postanowiliśmy wejść w to tak stopniowo, to ci uczniowie jasno dawali mi informację, pani Asiu, ale my nie chcemy procentów, nie chcemy ocen, my chcemy informację zwrotną, tak? Bo się okazuje, że ten uczeń, który napisał na 30%, świetnie zna działania na potęgach na pierwiastkach, musi poćwiczyć, nie wiem, stereometrię, tak? I dla niego jest to jasny sygnał, co on musi jeszcze zrobić żeby przygotować się dobrze do sprawdzianu do egzaminu, robię czasem uczniów sprawdziany w parze, tak? sprawdziany w parach, mają tą samą grupę, robią sobie w parach, sprawdzają, czy mają takie same wyniki. Jak nie, to szukają u siebie, czy zrobili dobrze, wymieniają się, dają sobie informacje zwrotne. Też wiem, że nie wszyscy uczniowie no, mają takie predyspozycje matematyczne, tak? No, może są humanistami, mają trudność, tak? Daję uczniom do, przed sprawdzianem około 20 zadań i mówię uczniom, że tydzień wcześniej, że część z tych zadań powtórzy się na sprawdzianie. Oczywiście nie będą te same dane, ale oni wiedzą, czego się spodziewać. Mają tydzień, podczas którego samodzielnie pracują. Jeżeli mają jakąś trudność, zawsze mogą przyjść do mnie i poprosić o wytłumaczenie, tak? Więc to też powoduje, że oni wchodząc na ten egzamin, już wiedzą, czego się spodziewać. Oczywiście nie jest to kalka, tak, że nie są te same wszystkie zadania, ale jest część, która pozwoli uczniom zaliczyć dany materiał. I dzięki czemu oni się po prostu czują bezpieczniej. Tak. Nie, nie przychodzą już tak zestresowani, bo wiedzą, czego się będą mogli spodziewać. Także wydaje mi się, że właśnie takie metody pracy powodują, że no, ci uczniowie ten, ten stres związany ze sprawdzaniem ich wiedzy, no Chociaż troszeczkę te metody niweluje, Niwelują ten, ten stres, tak? Ja dodam od, 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 od siebie. Większość z tych metod stosuję, ale zabieram od ciebie hasło. Bo jeszcze go... Nie, nie, nie stosowałam wobec uczniów, gdybyście się nie mylili, to ja nie miałabym pracy, a więc super, bo jeszcze tej metody nie stosowałam, ale mam ogromny no. repertuar metod pracy z błędem. W jaki sposób uczniów odbarczać z tego myślenia, że błąd to coś strasznego. To jest świetne hasło, biorę Asiu. ale ja dodatkowo jeszcze zawsze nauczycielom też pokazuję, że nie myślmy o tym roku egzaminacyjnym, jako o straconym roku. I to jest rok na bardzo kreatywne działania, dlatego że uczniowie już bardzo dużo wiedzą. Wiem, że specyfika matematyk jest trochę inna. W przypadku polskiego, tych lektur sporo przerabiamy już w siódmej klasie. Wcześniej oczywiście też poprzednie etapy edukacji uczniowie mają za sobą i można naprawdę fajnie pracować z dzieciakami, wykorzystując kreatywne metody. Między innymi właśnie te kreatywne metody sprawdzania wiedzy, czy to właśnie sprawdziane z kolegą, ale też ze szytem. Ja nieraz stosuję telefon do przyjaciela, że można zadzwonić kogoś, zapytać o odpowiedź na jakieś pytania, albo wybrać sobie zadania, które zrobię, a których nie zrobię. Mam mnóstwo takich technik, też moją mistrzynią jest koleżanka ucząca geografii, ona po prostu jest wulkanem. Takich pomysłów na to, jak kreatywnie, a zarazem efektywnie sprawdzać wiedzę uczniów. Ja zawsze podkreślam, pisałam też w dobrych relacjach w szkole o tym, że ocenianie, no, to jest ostatnia rzecz, która nam się kojarzy z budowaniem relacji z uczniami. A ocenianie, testowanie, ale właśnie pozytywne testowanie, nie takie przerażające, które się jest groźbą i karą za coś, teraz wyciągacie karteczki. Że ocenianie i testowanie może być formą budowania relacji, jeśli jest oparte na informacjach zwrotnych, na dialogu, na uruchamianiu w uczniu postawy refleksyjnej. Powiedz, jak ty widzisz swoją pracę, ten sprawdzian, jakbyś go ocenił. Spójrz, przeczytaj i powiedz, co według tej punktacji, którą ja tutaj przyznałam, jest według ciebie Twoją mocną stroną w zakresie tego tematu. Jak myślisz, nad czym jeszcze musisz popracować? Takie rozmowy no, pokazują dzieciakom, że testowanie wiedzy to jest, to jest coś świetnego, co ich spotyka. Że gdyby nie osoba, która przychodzi i organizuje im taką sytuację testowania, sprawdzania wiedzy, nauczyliby się dużo mniej. Bo, bo no nie mieliby tych, tych, tego kołcza, tego taki kołcza tego procesu, który tak prowadzi. Tylko, no, no żeby tak uczeń myślał i tak do tego podchodził, to my musimy tak y, y, tworzyć, takie ramy tej sytuacji testowania tworzyć i do tego przyzwyczajać uczniów. A warto, no od samego mierzenia trawa nie będzie rosła, więc trzeba mierzyć tak, żeby to coś dawało naszym dzieciom. E ja pokażę ten wykres. Nataliu, podpisując się pod wszystkim, co mówisz, badania, które prowadzili amerykańscy badacze w zespole Puget agarwal na temat praktyk ćwiczeń w przywoływaniu, czyli regularnym sprawdzaniu wiedzy młodych osób. O bardzo niskiej stawce, czyli bez oceniania, z informacją zwrotną bardzo regularnie. okazało się, że student anxiety, czyli ten lęk, stres wywiązany z sprawdzaniem ich wiedzy, czy to egzaminacyjnej, czy klasówkowej, obniżył się u 72% u dzieci, które były poddawane regularnie sprawdzaniu wiedzy właśnie poprzez praktykę ćwiczeń w przywoływaniu, czy to będą wejściówki z procentami. Czy kartkówka na informację zwrotną z przyjacielem, czy ćwiczenie, po prostu pytania przywołujące na zakończenie lekcji. Ten wykres przekonuje, że ten stres egzaminacyjny, stres sprawdzaniowy w momencie, kiedy on jest przepracowany, kiedy on jest właśnie o niskiej stawce, czyli nie ma kary, oceny, tylko jest informacja nad czym jeszcze popracować. To, co powiedziałaś, Asiu, uczeń jest świetny z tego, ale z tym jeszcze sobie nie radzi, pokazuje, że większość młodych osób potem odczuwa mniejszy lęk przed tym, Nieuniknionym jednak mimo wszystko egzaminem. Mam nadzieję, że jeżeli Państwo nie znają praktyki ćwiczeń w przywoływaniu, zaraz na czacie wrócę link do artykułu, który wspólnie razem z Małgosią Ostrowską i Eweliną Gorczycą napisałyśmy w zeszłym roku. Co jeszcze wspiera w przygotowaniu przed egzaminem, więc zachęcam do zapoznania się również z tymi materiałami, ale jestem przekonana, że Państwo w swojej praktyce odnajdą już te elementy, po prostu czasem one są po prostu inaczej nazwane albo jeszcze zebrane po prostu w świadome większe zbiory. Mnie ten wykres zawsze tak uspokaja, że to yy, może pokazanie też uczniom, że przywoływanie ich wiedzy jest właśnie pokazaniem, to już wiesz, a czego jeszcze nie, a nie jest po prostu jakimś opresyjnym narzędziem, które ma ich yy, pokazać, czego, że czegoś nie wiedzą, i jest właśnie wytykaniem błędem. To, co powiedziałaś, Asiu, jest raczej błąd jest tutaj y, krokiem do uczenia się, y, a nie pracą z błędem. Na koniec chciałam Was jeszcze zapytać, czy ósmoklasistów, ósmoklasistki można jakoś wykorzystać, bo to są y, młode osoby, wykorzystać tutaj w takim pozytywnym znaczeniu, to są młode osoby, które już za miesiąc będą po. Ale jeszcze w szkole zostają, no bo przecież tej szkoły w dniu egzaminu nie kończą, zostają jeszcze na te ostatnie tygodnie. Jakie są Wasze doświadczenia? Czy można coś, jakoś, jakoś zaopiekować jeszcze to, że te dzieci zostają jeszcze przez kilka dni i tygodni w szkole? Ja bardzo dbam o domknięcie sytuacji i lubię domykać tę sytuację w taki sposób, żeby porozmawiać z nimi o tym, co się zadziało, jakie są ich emocje. Czy, Bo jedną z takich technik, które ja stosuję też przed egzaminem, jest właśnie wizualizacja tego momentu, jak wychodzę już. Jak już mam to za sobą? Ta wizualizacja tego, gdzie pójdę, co zjem, z kim się spotkam. W związku z tym sobie sprawdzamy, czy to zrobili, czy nie, i jakby w ten sposób też domykamy wszystko. Oni są co prawda u nas przed bo to jest zazwyczaj czerwiec czy koniec maja no przed tak zwanym biegiem po ocenę, bo uczniom zależy na dobrym świadectwie, więc skupiają się na tym żeby te wyniki jeszcze podkręcić, jeszcze, jeszcze te oceny złapać dobre, pozaliczać pewne rzeczy. Natomiast taką formą ciekawą, która też dowartościowuje, może dowartościować tych ósmoklasistów, jest podzielenie się swoimi doświadczeniami z młodszymi klasami, z klasami siódmymi, które akurat u nas w szkole... To, Widać, że niektórzy uczniowie już zaczynają w siódmej klasie myśleć o egzaminie, zwłaszcza na początku siódmej. Większość jednak jeszcze czuje się jak w tych młodszych klasach szkoły podstawowej, ale pod koniec siódmej klasy, czyli kiedy ósme piszą właśnie egzamin, już zaczynają się zastanawiać, co dalej, co, co tutaj, jak to, jak, czym się kierować przy wyborze szkoła, na co ja mogę liczyć, a co z tym całym egzaminem, właśnie. To myślę, że takie spotkania. So, mogą też być formą zamknięcia tej przygody egzaminacyjnej i bardzo fajnym pomysłem na, no już takie powoli przygotowanie do myślenia o egzaminie, pozytywnym myśleniu, właśnie cały czas podkreślam to pozytywne myślenie, klasy siódme, takie dzielenie się. Myślę, że to bardzo pomocne. Tak, jak najbardziej. Potwierdzam też to widzę u siódmoklasistów, którzy właśnie w ubiegłym tygodniu siódmoklasiści pisali ostatnie próbne i oni tak się siedzieli, Boże, za rok my, za rok my, tak? I już widać, że, że zaczyna się w nich budować ten, ten stres. My często zapraszamy naszych absolwentów, zresztą absolwenci nas często odwiedzają i nawet sami chętnie mówią nam, że spotkaliby się z, z wcześniejszym rocznikiem, tak? z kolejnym rocznikiem. I robimy takie spotkania dla uczniów, ale nie odbywają się one w czasie, kiedy oni są jeszcze w szkole, bo tak jak Natalia podkreśliłaś, ostatni, ta ostatnia prosta jest dla nich trudna, bo my podobnie jak u was w szkole odbarczamy ich od tych, egzamin, tych przedmiotów nieegzaminacyjnych, no ale później kiedyś ten materiał też muszą nadrobić, zaliczyć i to jest ten moment po tych egzaminach, tak? kiedy my z tych przedmiotów egzaminacyjnych już chu, a natomiast no jeszcze cały czas są w biegu. Z z tymi przedmiotami, których nie ma na egzaminie. Ale jak przychodzi wrzesień, październik, przychodzą do nas uczniowie, dzielą się swoimi spostrzeżeniami odnośnie szkoły, tak? I, i przychodzą i wtedy, doceniają bardzo nas, tak? Zazwyczaj to tak jest, że, że doceniają szkołę, w której byli. I tak, i wtedy angażujemy ich w takie spotkania. Siódmoklasiści, czy obie, później już ósmoklasiści, też chętnie biorą w nich udział. No, lepiej jest usłyszeć to wszystko jednak od y, rówieśnika niż od nas. Tak? My mówimy spokojnie, nie będzie tak źle. Jest, jest to tylko sprawdzenie, kolejne sprawdzenie, jak sprawdziam, tylko wygląda trochę inaczej. Natomiast jak słyszą to z naszych ust, no to tak wiecie, z promużeniem oka, natomiast jak słyszą to od rówieśników, no to troszeczkę bardziej przyjmują do siebie, także pomysł świetny. Zapraszam również do, do korzystania właśnie z zasobów uczniowskich, nie tylko z Państwa zawsze zasobów, ale to, że można zaprosić starsze roczniki i ustami dzieci poopowiadać, że ten strach ma często po prostu wielkie oczy. Dziękuję Natalio Asiu za dzisiejsze spotkanie, za podzielenie się swoimi praktykami. Dziękuję, że Państwo wytrwale zostali z nami do samego końca. Odporna szkoła powróci za miesiąc w maju będziemy wątek trochę dzisiaj zapowiedziany, bardzo nieświadomie, będziemy rozmawiać o tym uzależnieniu od telefonu, o tym scrollowaniu. Co z tym robić, czy coś robić? Jakie warunki możemy tworzyć w szkole i czy pewne zasady wprowadzać, jeśli tak to jakie? I co młodzi ludzie tam w tych telefonach robią pod ławką albo wychodzą na przerwie z telefonem w kieszeni. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że państwo nauczyciele w klasach egzaminacyjnych Odstresowali się odrobiny z nami i też zobaczyli, że wszystko zmierza, do, mam nadzieję, do dobrego i spokojnego finału. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak zwykle, jest dla Państwa. Paczka z linkami po dzisiejszym spotkaniu zostanie wysłana. Bardzo dziękuję i mówię wszystkim dobranoc, będąc idealnie o 20.30. Dziękuję Wam jeszcze raz. Dzięki, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.